i one mówią, że najgorszym, co zrobiły, żeby się z tego wydostać, to było pójście na policję, bo najbardziej, kiedy się bały, to wtedy, kiedy wracały z policji, jak założyły sobie niebieską kartę. Bo mąż siedział w domu, wiedział, że nic mu nie zrobią, a ona po złożeniu na niego zażalenia musiała wrócić do tego domu. I potem dzielnicowy przyszedł i mu powiedział, ma pan niebieską kartę, będziemy teraz kontrolować. I dopiero wtedy się rozpętało. Pomysł na jakby tytuł to tak naprawdę postać z japońskiego anime Spirited Away w Krainie Bogów. Kamera w zapis, zamykamy oczy. Uwaga i akcja! Tak naprawdę najważniejszą rzeczą w całym tym klipie było pokazanie przemocy domowej w kontekście czegoś bardzo bajkowego, niepatologicznego, czyli czegoś, co się może dziać u waszych sąsiadów, u moich sąsiadów, za ścianą, o czym nawet nie wiemy. Rakietę i odpalanie jej w ogrodzie. A to skąd przed tak było, rozumiem, że to, że ludzie nie idą, czy na policję, czy nie proszą o pomoc, to wiąże się z tym, że jednak nie chcę nazwać tego syndromem sztokholmskim, ale pewnego rodzaju przywiązaniem się do oprawcy, tak jest, że oni jednak go kochają. Tak, oczywiście, honeymoon, to jest taki efekt honeymoon, nie? Że jak dojdzie do rozładowania sytuacji przemocowej, to na chwilę jest bardzo dobrze, wiesz? I później znowu to nakręca. Pamiętaj, że często są to rodziny dysfunkcyjne, są to relacje dysfunkcyjne, gdzie jest, i to czasami też w relacjach dysfunkcyjnych może płynnie przejść sprawca, ofiara, ofiara, sprawca. Jeżeli chociaż jedna kobieta, która na co dzień jest krzywdzona, będzie mogła pójść dalej, będzie mogła nabrać odwagi dzięki temu teledyskowi, to my będziemy mogli powiedzieć, że jest to sukces. Ja mam tak zniszczony łebce. Bardzo fajnie to wyglądało, cięcie. No, ta scena to było... Ale tak naprawdę główną ideą i osią było to, że szukaliśmy jakiegoś sposobu pokazania, jak bardzo ciężkie jest wydostanie się z takiej trudnej relacji i do czego to porównać. To jest wyjątkowe, może nie jakoś super oryginalne, no bo użycie materiałów stokowych jest oczywiście powszechne, ale tu one zostały użyte nie dla efektu, nie dla podbijania rytmiki, robienia efektu wow, wybuchów, nie wiem, startu rakiety, która startuje nie wiadomo po co. No, ona jest bezpośrednią symboliką i metaforą tej ucieczki i zostawienia za sobą życia, z którym niełatwo pewnie się rozstać. Czy czujesz, że osiągnęliśmy efekt, jaki zakładaliśmy? To chyba najtrudniejsze pytanie. Mam nadzieję, że odbiorcy, którzy będą to oglądać, zrozumieją historię, którą chcieliśmy przekazać. Oczywiście z perspektywy czasu zrobiłbym to inaczej, nagrałbym pewnie co drugą scenę w inny sposób. Ale jestem zadowolony. Wydaje mi się, że to jest dokładnie to, w jaki sposób chcieliśmy tą historię opowiedzieć. I akcja! Dawid. Dawid, podchodzimy do okna. Już chwileczka. No i koniec, no co? Dobra, wracamy.